Witam Was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu, pamiętam, w komentarzu prosiliście, by nagrać odcinek z porównania zwykłej awki z wyprawami, które tam niedawno wprowadzili. Odpisałem, że na głównym koncie tego nie zrobię, ale na takim TDI-ku poboczym jak najbardziej jest to możliwe. Dlatego taki, co ma 601 level, będzie chyba dosyć dobrym podglądowym źródłem. W międzyczasie okazało się, że twórcy znerfili wyprawy, dlatego zobaczymy sobie, jak to mniej więcej wygląda w praktyce. Minus jest taki, że dzisiejszy odcinek będzie nagrany dobrze, ale ten kolejny będę musiał dograć za parę dni, pewnie dopiero po weekendzie majowym, bo już widziałem, na weekend majowy są zaplanowane jakieś eventy, które mogą nam trochę zmodyfikować wiarygodność realizacji tej awki pomiędzy oczywiście wyprawami a zwykłą awką. A niestety nie możemy tego zrobić w formie, że zrobimy sobie wyprawę, później wydamy całą kasę, no i zaczniemy robić sobie zwykłe zadania standardowo, jak to w ostatnich latach miało miejsce, bo twórcy niestety to już zmienili, został tak naprawdę ten pewien trik ze zdobyciem pierwszego grzybka z zadania, w trakcie którego po prostu się to zmieniało. Później już nie ma takiej możliwości, co Wam też za chwilę pokażę. Zrobimy sobie te podstawowe rzeczy jeszcze, które powinienem, no i później przejdziemy do realizacji tych wypraw. Tu mamy, możemy sobie to jeszcze to odznaczyć. Nie ma problemu z tym, bo jeszcze jakby nie zaznaczyliśmy, mamy pełną awanturniczość. Będziemy starali się robić raczej po 25 tej awki, czyli będą 4 pierwsze misje. No i później jeszcze sobie zrobimy tak podglądowo 3 podstawowe piwka, w tym jedno będzie oczywiście to darmowe. No i zobaczymy, co nam to wyjdzie. Teraz właśnie musimy sobie w miarę wyzerować nasz gold. Niestety reszta jest po 10 milionów, a nie chce mi się też tracić tych 8 milionów, żeby dać jakąś cechę poboczną, która nie ma żadnego sensu, więc chyba co nie przedłużając, będziemy już powoli zaczynali bawić się w te wyprawy. Więc bierzemy sobie, albo jeszcze nie, no właśnie, a zacznijmy już, nie przedłużajmy. Weźmy sobie pierwszy to wszystko i to będzie zależało tak naprawdę od tego, ile razy uda nam się zdobyć klucz i skrzynię, bo często tak jest, że mamy klucz, a do końca nie mamy powiedzmy tej skrzynce. A tu już mamy 5 milionów, więc jest ok. Mamy gold do wzięcia za 5 na 10, więc bardzo dobrze. Mamy kluczek, jest skrzyneczka, więc co najmniej jedno będzie, czy też 2 miliona. Kiedyś przed znerfieniem było to znacznie, znacznie więcej, więc nawet na tym koncie dało się przy pełnych trzech pasach kaskach awanturniczości wyciągnąć ponad 2 miliony. Teraz będzie znacznie gorzej, bo już tu już widzimy, że 71 milionów, a mamy tylko jedną skrzyneczkę. No teraz musimy niestety wziąć świniaka, ale nie będziemy oczywiście klikali w świniaka, bo w świniaku jest tylko jedna lokalizacja. O, czyżby teraz już były dwa kluczyki i... A tutaj golda nie mamy niestety, więc tak naprawdę nie ma sensu, co weźmiemy, bo i tak jest tego za mało. Dobra, jest druga skrzyneczka, więc tu już będziemy mieli plus 28,4 miliona. No i te 70 milionów będzie na koniec zaraz. A już nam da pewną przewagę. A my dopiero połowę tak naprawdę pierwszego paczka, już 200 milionów jest u nas. To moglibyśmy... A, spróbujmy sobie tę 50 teraz i porównamy sobie. Ja nam się uda. Oczywiście byśmy chcieli dostać dwie skrzyneczki, co powinno być już razy 2, czyli 28,4, więc to pasuje. No, przydałoby się jeszcze jedną skrzyneczkę zobaczyć. Tu mamy też item o 14,2, to jest już na plus względem poprzedniego, bo tam nie mieliśmy raz na 5 na 10. Jest kluczyk i będzie, czy będzie skrzyneczka na koniec, jeżeli będzie tak, czyli mamy 28 plus 28, 56, prawie 57, no i tutaj też mamy drugi jakby itemik. No i już mamy też ponad 200 milionów, więc przy dobrym szczęściu wychodzi na lepiej. Tak jak widzicie, już nie możemy sobie do tego powrócić. Z itemów jest 20 milionów. Poczekamy sobie na jakiś dzień, kiedy będzie możliwość sprzedaży ich razy 2. Z tego co wiem, to właśnie na weekendzie majowym ma być taki evencik, gdzie będzie właśnie wiedźma. Ale pamiętam,
z jakiej to okazji, tam było w Walpurii, czy coś takiego, jakieś święto. Okej, to mamy bilet 10, mamy 5, 6, 7, no bo teraz już z 20, a nie z 25 awki, ale raczej marne szanse, choć, no właśnie tak, kluczyk był cały czas, a nie było skrzyneczki, którą by ten kluczyk mógł otworzyć, więc tu niestety trochę gorzej, ale jeszcze mamy dwa do wzięcia, to sobie zrobimy, no to da możliwość wykonania dziennych tych zadań i dostania też ponad 100 milionów z tego, więc warto te dzienne zadania wykonywać, sobie weźmiemy tego, ale my chcemy kluczyk. My chcemy kluczyk. I chcemy teraz skrzyneczkę. Będzie skrzyneczka, czy nie będzie skrzyneczki? Jest jedna skrzyneczka. Jest plus 11, 16 z hakiem i na koniec plus 50. Trochę gorzej, ale obawiam się, że wyprawy w standardowy dzień będą jeszcze bardziej tragiczne. Ale co będzie, to też zobaczymy. O, damy razy dwa, więc to chętnie tu jeszcze. No, w zasadzie tam już są małe różnice, biorąc pod uwagę z tego. Będzie jeszcze skrzyneczka na koniec. No, skrzyneczki nie ma, ale chociaż trochę ekspa z heroiczności powinno nam wlecieć. No i tak to mniej więcej wygląda, sobie jeszcze to sprzedamy, żeby trochę ulepszyć nasze zarobki. No, 638 milionów za cały pasek i trzy piwka. No zobaczymy, ile będzie ze zwykłej awki, ale wydaje mi się, że przy niezbyt korzystnym układzie zadań jesteśmy w stanie nawet dostać połowę z tego. Czas na dogranie drugiej części po paru dniach przerwy. Mamy dzisiaj 6 maja. No i zrobimy sobie standardową awkę. Zobaczymy, co nam się uda. Mamy pewność, że nie ma żadnego eventu, więc zmienić pierwsze zadanie, bardzo fajne, drugie już jakby tragiczne, bo co mamy wybrać? No, weźmiemy sobie to najkrótsze, żeby licząc, że inne będą lepsze, ale kolejne też do niczego. Tutaj 7 już lepiej to wygląda, przy tym wierzchowcu tu kolejne tragiczne, więc chyba tą awkę bardzo szybko zrobimy. Już mamy połowę i jest nawet nie 100 milionów. Tam mieliśmy przy 50 razy 200 razy 200, nawet chyba 13 czy 15. A tu już się pojawiają te klucze zdania. Po chwili znów mamy 3 do 14 do wyboru, więc szczęście jak na głównym TDI-ku kiedyś przy zwykłej jawce. Okej, tutaj już mamy kolejny z rzędu za 3,30, 4 takie z rzędu, więc to już lepiej będzie wyglądało. Więc jak skończymy tą naszą pierwszy paseczek, 239, pomijając itemy, które dostaliśmy. Okej. Z 20 tu już mamy coś. Tu oczywiście to sprzedaję, żeby też mieć na dzienne zadania. No tu weźmy sobie, gdzie są rękawiczki, chyba to będzie lepszą opcją. Okej, mamy 3,30, to dobrze. Tu też weźmy sobie 3,30. Najbardziej ekonomiczne 7 i od niestety nic lepszego nie ma. O, jest 3,30. Okej, ten pasek opominając ostatnie zdanie trochę na nadrobił. Tam bodajże mówiłem, że martwiłem się, że będzie połowa z tego, ale już jest troszeczkę lepiej. Przebijemy 400 milionów. Zaraz zobaczymy od ostatniego zadania. No, niestety nie ma tych 400 milionów. Tam było ponad 600, więc różnica jest tak naprawdę znaczna, ale wszystko zależy od tego, jak trafimy właśnie z tymi zdaniami przy naszym wierzchowcu za jednego tak naprawdę grzybka na 14 dni. Jeżeli byśmy dostali znacznie więcej tych misji 3,30 czy 7-minutowych zamiast tych 3,14, no to obstawiam, że około 450-500 milionów mogłoby być, ale i tak wskazanie jest zdecydowanie na wyprawy, więc zachęcam robić wyprawy nawet po tym znerfieniu, bo i tak to wychodzi znacznie, znacznie lepiej.